Wystawa trofeów myśliwskich, pokazy sokolnictwa i psów ras myśliwskich, pokaz kulinarny Wojciecha Charewicza, czy też gry i zabawy dla całych rodzin. W Ełku już po raz drugi odbył się festyn łowiecki Ełkowisko. Swoją działalność zaprezentowało 8 kół łowieckich działających na terenie powiatu ełckiego. Jednym z pomysłodawców wydarzenia jest Kazimierz Raczyński, prezes koła łowieckiego Ryś w Ełku. Łowiectwo bez granic, ja już na wstępie powiedziałem, że akurat łowiectwo i akurat ta dziedzina nie znosi granic, bo tutaj przytoczę prosty przykład. Oto właśnie pewien gatunek pojawił się już w naszym regionie, którego nikt by chyba nie przypuszczał, że mógłby tutaj się powoli zadomowić. On zdobywa kolejne już, nazwijmy może jeszcze nie łowiska, ale tereny zajmuje, a chodzi o szakala złoczystego. Dla odwiedzających w sobotę ogrody Centrum Edukacji Ekologicznej przygotowano mnóstwo atrakcji. Każdy mógł spróbować swojskiego jadła, przygotowanego oczywiście z dziczyzny, wziąć udział w warsztatach garncarskich i rzeźbiarskich. Duże zainteresowanie wzbudzili sokolnicy. Przemysław Łapiński przyjechał do Ełku z samicą jastrzębia Antoniną. Trzeba wyszkolić takiego ptaka, ułożyć, do tego potrzebny jest pies, a ptak, z którym tutaj przyjechałem, jest to samica jastrzębia o dźwięcznym imieniu Antonina. Czyli jak to wygląda, połączenie ptaka z psem przy polowaniu? Na początku zajmujemy się ptakiem, układamy ptaka, czyli musi on przestać bać się nas, no bo ma ten wrodzony lęk przed człowiekiem. Potem przyzwyczajamy go do psa i kiedy już te dwa elementy są zgrane, pies, ptak, zaczynamy polować. Pies znajduje zdobycz, wyszukuje zdobycz. Musi to być pies z grupy wyżłów, ewentualnie w niektórych przypadkach też płochacz. Dużą uwagę wzbudziły również pokazy psów myśliwskich, które z racji swojego charakteru rwały się do pracy. Przyjechałem z psami z hodowli z Sosnowej Zagrody. Reprezentuję hodowlę psów myśliwskich Sosnowej Zagrody. Mhm. Czy trudno jest dotresować psa do celów myśliwskich? Powiem Państwu tak, z tą tresurą to wygląda że to nie jest taka prosta sprawa. Podstawowa rzecz to jest selekcja, prawda? Najpierw pies musi pochodzić z odpowiedniej linii, mieć konkretny rodowód, przodków i geny. Samo ułożenie psa wtedy już nie jest problemem. Jeśli pies nie ma takich podwajeń genetycznych, uwarunkowań, wtedy jest bardzo trudno, prawda, cokolwiek z niego wykrzesać. Także warto kupować psy z rodowodami, prawda, ułożone z konkretnych takich, prawda, linii, gdzie ktoś selekcjonował je pod względem użytkowym. Wtedy mamy pewność, że to układanie psa nie będzie problemem i praktycznie nie trzeba będzie poświęcać temu dużo czasu. Łowiectwo to nie tylko pozyskiwanie dzikiej zwierzyny przez myśliwych, to przede wszystkim dbanie o całą gospodarkę łowiecką w lasach. Jedną z gałęzi łowiectwa jest myśliwstwo i teraz wrócimy do łowiectwa. Łowiectwo to jest gospodarka, czyli uprawa poletek, gromadzenie karmy, dokarmianie zimą, robi się zaporowe poletka w lasach, żeby zwierzyna tam jadła, a nie wychodziła w pole ludziom robić szkody w rolnych uprawach, prawda? I to jest gospodarka. W tej gospodarce łowieckiej też jest tak zwane planowanie pozyskania zwierzyny. I jeśli się zaplanuje 100 dzików, to się nie odstrzeliwuje się 110. Pokaz kulinarny podczas festynu dał Wojciech Charewicz. Kucharz przygotował m.in. białą kiełbasę z dziczyzny.